Ej mordo, gdzie dałeś fajki? Nie mam. Czemu? Dałem Amirze. Komu? Amirze! Komu? Amira. Twoje imię brzmi jak postać z Lola. Jak czarny charakter, taki prosto z Dragon Balla. Twoje imię brzmi jak postać z bajki, choć nie jesteś tworem mojej wyobraźni. Jak widzę twoje imię, to chce mi się śpiewać w każdym języku i polecieć do nieba. Więc siadam dziś w rakietę i znajdziesz mnie na słońcu, śpiewając wam piosenki po japońsku. Choć nie wiem, czy to szczerze będzie taki dobry manewr, bo jak spalę się na słońcu, nie zaśpiewam o tym wcale. Nie zapytam ciebie, jak to jest w ogóle z tym imieniem, jakie są jego korzenie, korzyści i znaczenie. Ej, ty masz w sobie coś tak indywidualnego i ja nie wiem, czy to imię, czy to jednak coś innego. W każdym razie, jak je pierwszy raz w życiu usłyszałem, to od razu w mojej głowie milion skojarzeń miałem. Moje imię brzmi jak postać z Lola, jak czarny charakter taki prosto z Dragon Balla. Twoje imię brzmi jak postać z bajki, choć nie jesteś tworem mojej wyobraźni. Ja słyszę twoje imię, to chce mi się śpiewać w każdym języku i polecisz do nieba. Więc wsiadam dziś w rakietę i znajdziesz mnie na słońcu, śpiewając wam piosenki po japońsku. Hikariku, Motsuki, nuke, fly away. Karada, ju, uni, hiro, garu, panorama. Nie mam pojęcia, co to w ogóle znaczyło. Nie mam pojęcia, co to w ogóle znaczyło. Chciałem ci powiedzieć to w prostych słowach. Ja mam na imię Marcin, dużo chłopów tak się woła. Jak to jest mieć imię tak jedyne w swym rodzaju, że na palcach jednej ręki można was policzyć w kraju. Twoje imię brzmi jak postać z Lola, jak czarny charakter taki prosto z Dragon Balla. Twoje imię brzmi jak postać z bajki, choć nie jesteś tworem mojej wyobraźni. Słyszę twoje imię, to chce mi się śpiewać w każdym języku i polecisz do nieba. Więc siadam dziś w rakietę, którą ukradłem dziecko, śpiewając wam piosenki po niemiecku. Kaine Grenzen, Kaine von Wunderdoben, ist die Welt einfach nur schön. Nie mam pojęcia, co to w ogóle znaczyło. Spoko, jednak wiem ich trochę.